Dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z wyjątkowym gościem. Nazywam się Maziarz Zygmunt. Urodziłem się w Słupczy w roku 1935, 2 maja. I od tamtej pory, od urodzenia, mieszkam w tym samym miejscu. Oczywiście miałem rodzeństwo i to bardzo duże. To także nas w domu było wszystkich. Matka urodziła 8 dzieci. W tym było 2 braci po innym ojcu i nas było 6 maziarzów. W każdym razie do tej pory zostało nas tylko 2 osoby, siostra i ja. No ale cóż zrobić, czas leci. To by było na razie tyle. Co panu przychodzi na myśl, gdy słyszy pan słowo młodość? No, ja w rzeczywistości jakby tak porównać to moją młodość do tej teraźniejszej, to ja w ogóle nie miałem tej młodości. Może tam jakieś krótkie okresy, które po prostu dla przeciętnego człowieka nawet nie zwróciłby na to uwagi. Bo moje dzieciństwo po prostu było pasienie gęsi. Najpierw, później, jak troszkę podrosłem, no to pasłem krowy. No ale jeżeli cofnę się do tych gęsi, to jeszcze było tak, że sąsiadem był taki mój kolega, który po prostu też pas gęsi, pasaliśmy obydwaj. I wychodziliśmy, to był taki wąwóz, którym ludzie jechali i to było bardzo duża góra. I każdy, jak jechał tym wozem z końmi, to musiał przystanąć i hamować jedno koło, żeby ten wóz nie leciał. A my siadaliśmy na grąbie i śpiewaliśmy im piosenki. Jak ludzie przystawali, to myśmy śpiewali. Z drugiej strony to ja to wyniosłem z domu, bo ojciec mój bardzo lubił śpiewać. I jak się obudziłem tylko rano, to stale ojciec już śpiewał godzinki. I to codziennie. O godzinie 5 już była pobudka, bo to trzeba było obrządek zrobić, wydoić krowy, podawać. Także ojciec o godzinie 5 już budził cały dom. No i później było śniadanie. No to było takie w każdym razie jeszcze w ten sposób chciałem powiedzieć, jak się żyło dawniej, jak się jadło dawniej. Było nas w domu, tak jak już mówiłem, zależało jeszcze kiedy, to było najmniej 6 osób, 8 osób i wszyscy, jak był obiad, to jedliśmy z jednej miski. Była taka duża miska i co tam było, przypuśćmy, czy były ziemniaki, to były w tej misce, a jeżeli był barszcz, to każdy miał już swój, ale jeżeli były jakieś tam makaron, czy kluski jakieś, to wszystko było z jednej miski. I każdy ciągnął do siebie i szukał skwarków tam, żeby tam coś nie... Jeden drugiemu podbierał. No ale takie było życie. To taka była ta młodość. I jak żeśmy śpiewali te piosenki tym ludziom, to tak o sobie zapamiętałem jedne,
i takie więcej, ale tak jedna mi na myśl przyszła i śpiewaliśmy: wyszła chmura zza morza, piorun szczelił w dębinę, tyś mnie drżąco trzymała, ratuj Janku boginę. I takich jeszcze innych tam, które na myśl przyszły, to było takie uprzyjemnienie, to po prostu nas ciągnęło do tego. A najstarszym takim wspomnieniem moim to jest, kiedy mnie ojciec wziął na mszę, która była pierwszą mszą w założeniu parafii Słupcia Dwikozy. Bo to nie była parafia Dwikozy, tylko była Słupcia Dwikozy, bo stoi kościół na słupeckiej ziemi. I ziemię to podarował Łempicki, właściciel majątku, i dlatego była ta parafia Słupcia Dwikozy. I właśnie miałem wtedy może no nie więcej jak 5 lat. I właśnie pamiętam tą pierwszą mszę, a ta msza odbyła się w Dwikozach na korytarzu szkolnym. To były takie moje najwcześniejsze wspomnienia. No i później do szkoły, w szkole, była w Słupcie szkoła, tak jak jest w tej chwili, nie ta, ale ten budynek jeszcze stoi. No i poszedłem do tej szkoły, no w szkole jak w szkole. W każdym razie długo do tej szkoły nie chodziłem, bo do pierwsza, druga klasa. I już wtedy była wojna. W każdym razie było przerwana, nauka była przerwana przez działania wojenne, pomimo że już Niemcy byli w Polsce, przez te działania wojenne było wszystko wstrzymane. No i cóż, hitlerowcy po prostu chcieli zniszczyć. Był taki jeden moment, że przyjechali samochodem do naszego domu i szukali ojca, ale że ojciec stale wstawał bardzo wcześnie, to było we wrześniu już, bardzo wcześnie wstawał, już pojechał w pole, już był, jeszcze była, a to do tego była mgła i już godzina szósta, to on już był na polu, już siali zboże z moim bratem. To Niemcy robili rewizję, szukali ich, bo był mój jeszcze brat i ojciec, brat starszy. No to znalazł jakieś buty ten hitlerowiec pod łóżkiem, wojskowe, niemieckie. A to dlatego było wiadomo, że niemieckie, bo niemieckie buty miały na wbijane gwoździ z takimi dużymi łebkami. Po prostu, że jak szedł, to tak jakby to żelazem o ten asfalt. I znalazł, bo tam ojciec gdzieś kupił te buty od Niemca, a ja leżałem na łóżku. To ściągnął mnie z tego łóżka, jeszcze mi kopniaka dał, no i na tym się skończyło. Zabrali matkę, żeby pokazała, gdzie oni są w polu. A już mieli na samochodzie mojego najstarszego brata, który po prostu już tam był na samochodzie. Matka ich zaprowadziła na jedno pole, chciała jak najwięcej odciągnąć, żeby jak najdłużej po prostu nie zaprowadzić na inne pole, tam gdzie ich nie było. No to tam ich nie było, musiała pokazać w końcu, gdzie oni są. No i, ale że nie mogli dojechać swoim samochodem, no to musieli przejść kawałek.
i matka ich prowadziła na to pole, ale ta mgła ich uratowała, bo ojciec usłyszał z bratem głos matki, jak mówiła do Niemców. Więc rzucili te konie, ten siewnik, posiali zboże i uciekli, i poszli w las. No i to ich tylko to uratowało. Upłynęło może z miesiąc. W każdym razie ojciec i brat nie sypiali już w domu, tylko byli gdzieś tam u kogoś i w jakiejś tam piwnicy, czy tam gdzieś na strychu. W każdym razie przyjechali za jakiś miesiąc i jeszcze teraz nie mogę mówić. Powiesili brata na słupie. I drugiego, taki też był, nie sąsiad, no ale z tej ze wsi, powiesili ich obu na słupie. Brat ani ojciec już. Już nie nocował w domu. I nawet nie wolno było pochować na cmentarzu, tylko w ogródku. No i później już były działania wojenne, które front się zbliżał. W każdym razie, kiedy podeszli już Rosjanie pod Wisłę, puścili Katiuszę, jeden jęk, pocisk za pociskiem. W każdym razie w tym ataku, kiedy te Katiusze uderzyły, u nas dużo pocisków nie przyleciało. Ale Niemcy tak uciekali, jakby no już nie widać było na wozach, ranni, bo to wszystko od Wisły, bo to obstawa Wisły była atakowana i wieś Czytniki, a do nas tylko kilka pocisków przeleciało. No ale to w końcu później mieszkamy jeszcze tak raz tutaj w domu, raz uciekaliśmy, tośmy chroniliśmy się pod torami. Są takie duże przepusty, że tam na wodę, których można sobie stanąć. Więc tam żeśmy na noc uciekali do tych przepustów. W razie czegoś. Nawet był taki jeden przypadek, raz był taki przypadek, że taka zwiad rosyjski po prostu przedostał się tu, aż przeszli już przez całą wieś i już tam byli koło tego naszego przepustu na torach. I hura, hura, hura. Ale Niemcy się zorientowali, że ich jest garstka. Więc obstawili karabiny maszynowe i wytłukli. No ale później nie wiedzieli, czy wszyscy już wybici. W końcu weszli do tego przepustu i zobaczyli takiego chłopaka i strzelił z pistoletu. I potrafił tak trafić, że przestrzelił mu buzię. Tędy zęby mu wybił, a jemu nic nie było, tylko zęby powybijał mu. Tu w buzię mu strzelił, że zęby zostały wybite, a jego nie zabił. I wyleczył się i było wszystko okej. Także to była taka była młodość. Myśmy po prostu u nas na stodole siedział obserwator,
bo stodoła była, wszystkie tam stodoły to były kryte słomą. Siedział obserwator i obserwował kierunek na Wisłę i na Kępę, bo tam w Kępie to już przeważnie Rosjanie tam rządzili, one tam się bały nawet Niemcy podchodzić. To ten obserwował ze stodoły, a 100 metrów dalej stało działo i kierował tym ogniem. Także no, to była taka była wojna. I w końcu do czego dochodzi? Przychodzą w nocy Niemcy i Raus. Uciekać, Raus, i tam kierowali nas wszystkich w jedno miejsce, na wsi. No i ojciec i my, to nas było wtedy trzy siostry i ja z nimi, to było nas czwórka, matka i ojciec. Wszyscy żeśmy tam poszli. Matka dała mi taki garnek do gotowania, bo mówi, jak będziemy gdzieś może stali, albo to coś będziemy musieli jeść. I pamiętam, ten garnek był taki koloru, o jak to opieradło, do krzesła. Taki seledynowy. Ja go niosłem, ten garnek, cały czas. W końcu zebrali nas tam w domu, który był niedaleko Dwikus, i pędzili z obstawa karabiny, żandarmeria niemiecka z karabinami i prowadzili nas, bo widocznie bali się, żeby ich Rosjanie nie znaleźli, bo Rosjanie mieli dobre lornetki i dobre obserwatorów z Zawisły. Także oni się bali nas prowadzić drogą na Garbów, bo nas pędzili do Jakubowic. Bali się to drogą, bo ta droga jest widoczna. Więc nas gnali tutaj pod kościół w Dwikozach, koło lasu górskiego i przez Czermin i dopiero tam do tej drogi i pędzili nas do Jakubowic, bo do Jakubowic dochodził pociąg. I tam na wagony. W każdym razie myśmy szli tak pod górskim lasem, to kiedy tam pójdę, to się mi przypomina. Wąwóz taki, no nie był on głęboki, ale dosyć. To Niemcy szli górą z karabinami obstawieni, a my dołem tak nas gnali, jak po prostu no, nieraz na filmach to pokazują. To nie jest zmyślone. To jest właśnie fakt i tak to było. W końcu pamiętam, mój sąsiad chciał ucieknąć z tego, bo tam znał dobrze Czermin. Jak żeśmy już byli w Czerminie, to jak chciał uciekać i tak w płot, taka była, sztachety nie było, i tak chciał ucieknąć, dać takiego susa w ten płot. No i nie zmieścił się, jak dopadł do niego ten Niemiec, jak go zaczął okładać kolbami. No i nie było rady, trzeba było ich słuchać. Dognali nas do Jakubowic. W Jakubowicach odłączyli mężczyzn od kobiet. I mieliśmy zapowiedziane wszyscy przez ojca, że jeżeli się tylko da uciekać i do wujka, bośmy mieli takiego wujka na Romanówce, żeby do tego wujka tam wszyscy się schodzili, gdzie by się ktoś nie oderwał. Ale jak raz przyszedł tam, był taki tam w tych Jakubowicach znajomy ojca i to wziął sobie kosę na ramię, że idzie w pole. Oj, doszedł do mnie, wziął mnie za rękę
i wyszliśmy z tej warty. To było przy stacji w Jakubowicach. Już byłem uratowany. I stopniowo dalej matka, ojciec, siostry pomału na tych wsiach, nad Regulcu, tam pomału i tak to, kto mógł, to uciekał. Ale kto nie uciekł, to pojechał do Niemiec. Było, tam jeszcze dołożyli skądś z Ostrowca więcej ludzi i po prostu na wagony i do Niemiec. W każdym razie myśmy się cofnęli do właśnie na tę Rumanówkę i tam żeśmy się wszyscy spotkali. W Garbowie mieliśmy ciotkę i tam ojciec wszystkie swoje, bo mówi tutaj u nas może będzie źle, wszystko zebrał, które rzeczy, które były wartościowe jakieś i zawiózł do tej ciotki, zakopali w stodole w ziemi, żeby to tam się może przechowa. No i co się dzieje? Byliśmy jeszcze w tym Garbowie. No to tam też by już, jak nadleciał, pamiętam, szliśmy takim wąwozem, który był obsadzony wierzbami. Jak nadleciał rosyjski samolot, to tak tylko liście leciały z tych wierzbów. I tutaj od Sandomierza, na górce już żeśmy widzieli rosyjskie czołgi. Podchodziły rosyjskie czołgi. A myśmy byli w takich schronach, nie schronach, tylko ziemlanki, dół wykopany w grąbie. I tam żeśmy siedzieli w tych grąbach między Romanówką a Garbowem. Ale w koniec końcem musieliśmy te doły opuścić, bo też z Garbów był wysiedlany. No i co się dzieje? No gdzie pójdziemy? Idzie przed siebie. No i doszliśmy do Wyszmontowa. W Wyszmontowie tam była taka kuchnia przy dworze. Niby, tak jak, no, może troszkę większa od tego pomieszczenia. I tam zatrzymało się 4 rodziny, my z nimi. I tam żeśmy doczekali do wyzwolenia. W każdym razie tyle żeśmy mieli, że tak, siostry chodziły do tego dworu tam na jakieś prace. Jeszcześmy tam kopali ziemniaki, bo tam była gorzelnia i nastawione było cały majątek na produkcję wódki, spirytusu. Więc tam były, bardzo dużo było ziemniaków zakopcowane. Moje siostry chodziły do łuskania maku, bo tam dużo maku siały we dworze i w zimie to po prostu łuskały z tych makówek. W końcu, a ja im zanosiłem jeść do tego magazynu. W końcu, no, to jak poszedłem z jedzeniem, to mi nasypały maku w garnuszki, w te, co jadły. No i tego się nazbierało trochę. No i ojciec wziął na plecy to wszystko i poszliśmy do Glinian. Tam była olejarnia i z tego maku zrobiliśmy oleju, żeby było czym pomaścić. Ziemniaków tośmy nie pragnęli, dlatego że jak przyszli, pomimo, że byli Niemcy, mnie nic nie mówili, bo byłem dzieckiem. A kopce z ziemniakami było bardzo dużo, były zamarznięte na wierzchu ziemia, więc był kopiec odbity na końcu i na czworakach. I worek z sobą. No i nabrałem tych ziemniaków, no i ziemniaków żeśmy w każdym razie nie pragnęli. Tylko najlepiej było później taka była sprawa, że mój ojciec był, jeszcze chodził do
carskiej szkoły do ruskiego. Po rusku dobrze władał. Dobrze władał językiem, umiał pisać i czytać. W każdym razie tam był ten też wujek, czyli mojego ojca szwagier. I też po rosyjsku dobrze mówił. Jak weszli Rosjanie, to po prostu najpierw co zrobili, to chyba taki miałem rozkaz. Całe cysterki spirytusu były wypuszczone na ziemię. I wszyscy, kto miał w domu, jaki tylko garczek, to każdy szedł i zbierał ten spirytus. To nic nie było w domu, tylko jeden spirytus. No ale tu chodziło o to, że wojsko potrzebowało wódki. Przychodzi ruski żołnierz i mówi do tego, do wujka: ty, chadziaj, pokupi łoszaka. No to tam dogadały się, ile te wódki, no to tam co mieli, to dali tę wódkę. No i to ten łoszak był przez noc tylko. Nazajutrz przychodzi drugi: ty, ja twoją mać, ty zwarował mój łoszaka. Ty, ja ciebie zastrzelił. No i trzeba było łoszaka oddać. No i w końcu co? Wracamy do domu. Do tej pory pamiętam zapach tej wiosny. Wiosna, która po prostu pachniała no, wszelkimi jakimiś zapachami, bo to był człowiek stęskniony. I wracamy gdzie? Do czego? Wszystko zniszczone. Cała wieś spalona, jedna tylko zgliszcza. Tylko ta jeden dom został, który po prostu żeśmy byli z niego zabierani na wygnanie. Został oczywiście, został pałac dworski, tylko był uszkodzony przez jeden pocisk, ale no to już inna historia, bo po prostu przyszedł takie rządy komunistyczne. Przyszedł i mówi, że co pańskie trzeba zniszczyć, a można było, po prostu ludzie się upominali. Szkołę byśmy zrobili jakąś. Nie ma szkoły, bo jest zniszczona. Nie, bo to jest pańskie, a szkołę to wybudujemy. No i ci ludzie, którzy mieszkali w tym pałacu, kazali sobie im każdemu po swój kawałek rozebrać. Tak było. Tam było 18 pokoi, piękne na wzgórku postawione. Kanalizacja, wszystko tam było. No, ludzie rozebrali. Takie były rządy. No i co? Ja jeszcze się cofnę sekundę. Jak byliśmy w tym Wyszmontowie, to chodziłem do szkoły, bo tam był też wygnany był zwiniar taki Duda, który prowadził szkołę w tym dworze, w tym majątku. No i tam chodziłem trochę do tej szkoły. Także w każdym razie przerwy w nauce nie było. Tylko zaliczyłem tę trzecią klasę wtedy, bo już do trzeciej klasy chodziłem. No i wracamy do domu. Do czego? Do piwnicy. Piwnica z kamienia, tak jak piec chlebowy, co jest, o, tak jakby budynek, tylko zasklepiona. Po prostu i tam żeśmy mieszkali. I dopiero trzeba było myśleć o tym, gdzie głowę schronić, co jeść, co robić. Tak żeśmy wrócili do
swojego domu. A może pan nam powiedzieć, czego pana nauczyła wojna? Po prostu odpowiedzialności. Po wojnie, jak poszedłem do szkoły, do Dwikus oczywiście, bo tu u nas była mała szkoła, do Dwikus, to w Dwikusach po prostu no, były stoły tylko jakieś tam i krzesełka. Co kto miał, to przyniósł i tam żeśmy się uczyli. Chlebak dostałem taki wojskowy do pasa, albo na ramiona se zakładałem. Garnuszek aluminiowy na kawę, bo dostawaliśmy kawę z mlekiem. No i dostawaliśmy kromkę chleba z marmoladą. 3 kilometry chodziło się do szkoły. Ale jaki ten chleb był dobry. Mówię wam, tego nikt nie doceni. Jaki był dobry ten chleb. Dostawaliśmy takie kartki z numerami ze szkoły, żeby na każdy dzień to woźny odcinał to jedną kartkę z datą, żebyśmy nie brali drugi raz. No to jak się kombinowało, a to tam ta kartka się wytarła, to się numer nadrabiało, żeby tam albo piętkę jakoś większe dostać, albo po prostu drugi raz się podchodziło, jak tylko się dało, bo taki był dobry chleb. I w drugim roku to było 46 po prostu było jakby zrobienie grobowca i pomnika w górskim lesie. Tam zostali rozstrzelani ludzie z więzienia z Sandomierza, 90. I mieliśmy taką w szkole nauczycielkę, która się nazywała Jaroniowa. Ona uczyła śpiewu. Ona brała udział w powstaniu w Warszawie. Nie miała ręki, miała rękę urwaną. I ona nas wszystkich tych piosenek nauczyła partyzanckich o Warszawie. To tak, żeśmy wszystko to wykuli, że no nie ma mowy. A moja siostra była 2 lata ode mnie starsza i mówiła wiersz. Na tych grobach była msza. No i od tamtej pory co roku jest nabożeństwo w intencji tych, albo jest 3 maja, kiedyś było 1, teraz jest 3 maja. Stale nabożeństwo za tych pomordowanych. Ja wam mówię, może powiem kawałek tego wiersza. Ja się go nie uczyłem, ale jak siostra pytlowała bez ustanku, bo się chciała nauczyć, to i mnie to się zakodowało trochę. To było coś takiego, może niedokładnie wam powiem, ale tak trochę. Wiatr szumi i świszcze, kołyszą się zgliszcza, kołysza się mury spalone. W kąciku pod murem, w milczeniu ponurem siedziało dzieciątko skulone. Z jej małej twarzyczki, jak zwiędłej różyczki, spływały łezki do ziemi. A ta jej matka, co jego do ostatka, piersią swą własną karmiła, już dawno umarła. Ciało jej zawarła, ciemna i żyzna mogiła.
gdzie grały armaty, pękały granaty. Tysiące mogił tam leży. Urwało mi się, ale... A tam... No nic, już nie będę kończył tego. A tak na koniec, jak pan myśli, jakiej cechy brakuje teraz nam, Polakom? Czego by pan nam życzył? Życzyłbym wszystkim, przede wszystkim zdrowia, to jest najważniejsze, i zgody. Zgody i rozmowy z ludźmi. Bo teraz po prostu tak jak widzę to wszystko, to ludzie, sąsiad sąsiada nie zna. Znajomy albo powie dzień dobry, albo nie, albo ma w ręku telefon. I nigdy jeden człowiek z drugim się nie dogada. I dlatego tak wszystko się po prostu wiem, że to idzie od góry. Bo od góry to idzie, faktycznie. Bo jeżeli się tam kłócą, to co mówić o tych ludziach? Tutaj na dole. Ale zgody i zrozumienia i rozmowy dla wszystkich. Żebyśmy się rozumieli. Żeby jeden drugiego wysłuchał. W każdym razie w tej chwili na wsi, nie, ale ja widzę, że nie tylko na wsi, nie ma po prostu rozmowy żadnej. Tylko wszyscy w telefony, w internet i sąsiad sąsiada nie zna. Nie wie, czy mu się tam noga złamała, czy tam coś. Nie wie nic. A kiedyś to było w ten sposób, że jeden drugiego pomagał, wiedział, co on robi. Szedł jeden do drugiego, bo mu był potrzebny. Każdy jeden człowiek i jest do tej pory potrzebny. Ale ludzie nie rozumieją teraz, bo nie rozmawiają z sobą. To by było tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Jeżeli was zadowoliłem. Bardzo. Zadowoliłem tyle, ile mogłem.